mają żadnych pięter. Więc nie dokupowałem opcji wniesienia, a wniesienie kosztuje 30 zł do czerwone. Do miejsca. Ja to nie wiem, o kim mam, ale nie wiadomo jak gdzie oni piją, także a się mam białe. W każdym razie. Mogę ci poszukać jakieś lodówki, jakbyś chciał. No, no tylko że jest to u mnie taka, no. Tam pierścionek z koralina. No przydałaby się, żeby był taka pół na pół zamrażalnik. No, no, tak, no. Ale z kolei, żeby nie miała 2,50, no, tylko taka bliżej, metry? Bliżej mojego wzrostu. No, 180? To 180 to będę miał, jak ubiorę te wysokie obcasy. Ale no, nie, nie o to chodzi, żeby bo ja, tak jak ja w tej chwili. No gdzieś 1,70 m, no wiesz, no i tam. Bo jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o lodówkę, no to oczywiście jak otwierasz, to ona może być przecież wyższa od ciebie, bo ten, tą rękę wyżej ponad głowę chyba możesz dać, no ale... To nie, no ten... może być wyższa, no to ja mam 60, tak powiedzmy, 5, nie? Też zależy jakie produkują, bo ja nie jestem teraz... No, wiem, ale tak patrzyłem, że to są takie, że... Ja na lodówce jeszcze trzymam tam połowę mikrofonową, znaczy... Mogę ją trzymać gdzie indziej, nie? Mogę ją w ogóle... Kuchenkę mikrofalową trzymasz na lodówce? No, a i to nie dobrze? Nie no, jak na lodówce trzymasz, to trzeba rzeczywiście wybrać niższą, żebyś mógł dosięgnąć do tej mikrofalowej. To znaczy, ale ty no... masz mieszkanie, więc nic dziwnego, że wykorzystujesz miejsce maksymalne. Ja mam mieszkanie zagracone, to dlatego ja tak kuchenkę nie mam gdzie jej trzymać. I to jeszcze jest taka sprawa, że ja... 90% rzeczy, które są w mieszkaniach, ja nie wiem, gdzie one są. Może wiem, że coś powinno być, ale nie wiem gdzie są, nie wiem po co są, ale dużą część to nawet nie wiem czy jest. To znaczy, no jak znajdę damską bieliznę, to ja już nie pamiętam czy jest. Może to twoja. Myślisz? Tak jak Pinokio w szeregu nosi damską bieliznę. Nie no, ja co prawda bywałem w Stanach wskazujących, ale żeby damską bieliznę kupował, to no. Nie. Może się, może w sklepie nie zauważyłeś, że jest damska. Nie no, powiedzmy sobie, że jakieś tam damy się kręciły, no to mogą sobie pozostawiać. Albo tak szybko uciekały, że te. Że zostawiły cię pan. No słuchaj, jeżeli taka poważna agencja zostawiła walizkę, to co dama to nie mogła zostawić. Jak była w strefie, no co? O, jest za pora. Chcesz sobie zatrzymać się na chwilę? No nie, dziś zrobiłem może filmik, ale tylko żebym... Gdzie to tam jest? O, roślinki są, to nie widać już tak dobrze. Do zimu widać lepiej. A roślinę do zimy do ciebie? Nie. Zwolnią nas w październiku. W październiku to tak bardziej obligatoryjnie, ale... Nasza sytuacja jest jeszcze... No skorowy, że jest zamek, jak to się perfekty wybaczy. Skorowy, że jest. No ale to wzgórze zamkowe to jest chyba zdemolowane w tej chwili trochę, bo przecież tam jest taka jakaś stronka... Stronka, wiesz, takie... Nie 3D to chyba nawet nie jest. Chyba 3D to jest. Taka rekonstrukcja zamków z tygodnych lat to jakoś dużo większe. Tak mi się wydaje. A to zrobię filmik do końca dojazdu. Powinien robić codziennie, żeby jednak jechać. Ale a tutaj... czemu tam ten drugi nie robisz? Zlepszył się? Rozładował? Co, aparat? Nie no, kamera. No ma. Chcesz sprawdzić, który skraca filmy? Pani mi mówi, mnie się zdaje. Nie no, tu jest pewnie wszystko lepsza jakość. Pani mi ale... mówi, a? Tak, a jak kupimy kamery na Allegro, to zobaczymy jak z kamery to. Ale akurat przy kamery nie porównuj, bo to... kamera... Wiesz co, wiesz, co mi chodzi z kamerą, żeby było HD, nie? Nie jakieś tam by... Ale chcesz, żeby było Full HD, czy... A Full HD, a czym się różni Full HD od HD? Jakością. No to znaczy, o to chodzi, żebym ja nie musiał... gdzieś się kart przy sobie, nie?
to jak nie chcesz mieć 200 kap, tylko jedną dużą, myślę, że wystarczy ci HD, ale są też instytucje, które wolą mieć full HD, jak puszczają na telewizję. No ale ja to nie widzę komercyjnie. Tylko jak gdzieś... Ale no zresztą, no to dobra, niech będzie full HD, już okej, dobra, już, dobra, zgadzam się z tobą. Tylko żeby była jakaś taka nie najgorsza jakość dźwięku, wiesz? O tego ci to nie mogę ci tego zapewnić. Mogą ci napisać, że jest... Dobra, super, będzie zła. Super klarownie, a się okaże, że... No że nie, tak no nie... mi nie chodzi o jakiś profesjonalny sprzęt, nie? Tylko że wiesz, bo... Gdzie to piosenkę? No bo tam jednak ktoś nagrywa dużo na żywo, wiesz? No ja wiem, rozumiem cię. Oprócz tego... Bardzo... Ja tam sporo rozmawiam z ludźmi. Takie głupie, mądre rozmowy prowadzę. Dlatego się może przyzwyczaiłem. Natomiast ludzie są tak otwarci, że... Czy tu nie można porozmawiać z dziewczynami teoretycznie? Byłeś już w kościele? Nie, ja wiesz, idę na ten. Na jeszcze. Na zabawę. Co? Na zabawę. Ja też jest. Ja idę wieczorem do kościoła na... Gdzie to jest? Do... Świecie nasz, nie pamiętam. No gdzieś tam na północ. Chodnik czerwony czy coś takiego. Nie, Wieczysta. O, na Wieczysta. Dzisiaj? No. To jedziesz dzisiaj do Krakowa? Tak, tylko że najpierw wstępuję po kasie, więc nie wiem o której dokładnie wyjedziemy z Konara, ale na 19.15 na Wieczysto jedziemy. A weźmiesz mnie? Ale przecież jak no słuchaj, bo dzisiaj, nie na Wieczystą akurat, ale gdzieś w Krakowie. No bo także na tą 20 dojechał do tego. Do Krakowa, ale... Bo ja mam 18.40 z tego, ze świątki, no nie wiem jak to się będzie... Niedzielę? No. Jeżdżą w niedzielę? Jeżdżą, a ten co jechałem teraz, to on jedzie w zasadzie przez... To się prawie, tylko że przejeżdżał, no chyba po strażnicy, bo ja wysiadłem pod szkołą, on po strażnicy i potem już... Właśnie tak jak ja, tego, że ja jeszcze mam plecak, albo dwa i kalimatę i jeszcze nie wiadomo co, pelerynę. To nie tak jest w lepszej sytuacji niż ja.